Partnerem programu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Tabor, który jeździ po wielkopolskich torach, ten, który dopiero do nas przyjedzie, a także ten, który trafił na zasłużony odpoczynek do muzeów. Bartłomiej Pomianowski, witam i zapraszam na Pociąg do Wielkopolski. Dziś w programie przygotowania do przyjazdu elfów. Newag, czyli kolejne wcielenie EN57. Najstarszy parowóz w Wielkopolsce, a także najpiękniejsza lokomotywa Euro 2012. Ósmego sierpnia z Bydgoszczy do Wielkopolski przyjedzie pierwszy nowoczesny niskopodłogowy elektryczny pociąg typu ELF. Już teraz wiadomo, na jakich liniach będą jeździły te składy, a także jak będzie wyglądało szkolenie maszynistów. Projektowanie pojazdów szynowych, no design to przede wszystkim jest ekonomia, bezpieczeństwo. I to dotyczy zarówno bezpieczeństwa użytkowników czy pasażerów, jak i jak stanowiska pracy czy powiedzmy obsługi. Chociaż te kwestie wizualne również są bardzo ważne. Naszymi klientami są miasta, różnego rodzaju urzędy, no ogólnie zamówienia publiczne. I taki pojazd, jest to pociąg czy tramwaj, stanowi wizerunek miasta, regionu, element promocji. Pierwszy pociąg typu ELF przyjedzie do Wielkopolski konkretnie 8 sierpnia, bo taka jest umowa między nami a wykonawcą i nic nie wskazuje na to, żeby mogło być inaczej. Kolejne dwa będą po połowie września, potem w październiku kolejne, no a ostatnia grupa pociągów to jest połowa listopada, a więc do końca roku będziemy mieli 8 gotowych pociągów. Szkolenie będzie u producenta. Kilka dni każdy z maszynistów, który będzie na tym jeździł, będzie się szkolił z budowy tego pojazdu. Dostanie certyfikat, bo tylko tacy będą mogli na tych pojazdach jeździć, którzy dostaną certyfikaty od producenta. I potem już będą siedzieli na tych pojazdach po kilku maszynistów, po dwóch, po trzech i będą szkoleni już praktycznie i będą jeździć. Te pociągi są właśnie przypisane konkretnym liniom i to jest połączenie Poznań z Bąszynek z niektórymi odnogami do granicy państwa. Dalej Poznań, Konin, Kutno i w przyszłym roku Poznań, Gniezno z przedłużeniem trasy do Inowrocławia i być może do Bydgoszczy. Elfy to melodia najbliższej, ale jednak przyszłości. Natomiast już od kilku miesięcy po wielkopolskich torach jeżdżą tak zwane newagi. To kolejne wcielenie kultowych pociągów elektrycznych EN57, uważanych za najdłużej produkowane na świecie pojazdy szynowe. Znajdujemy się przed jednym z trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych eksploatowanych przez Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu, który podczas naprawy głównej w Newagu został poddany głębokiej modernizacji. Dla pasażerów ważny jest montaż nowego typu stolików i świetliczek, zainstalowanie stojaków na rowery,
dwie toalety, które umieszczone są w tym pojeździe. Jedna z nich przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Montaż urządzeń systemu informacji pasażerskiej, montaż instalacji systemu zliczania podróżnych, instalacja monitoringu. Komfort na pewno większy, przede wszystkim ciszej w kabinie. Pomaga ci komputer, elektronika ci pomaga, nie? Tu już masz ten pomad. Zadasz prędkość, blokujesz i w tej prędkości cały czas pojedzie. Tam różnica 1 km maksymalnie. Cieplej i ciszej, a latem klima. Bardzo pozytywne wrażenia. Naprawdę jestem zaskoczony, bo pociągami, którymi jeździłem, no to były przeważnie brudne i niekomfortowe, a ten jest bardzo, bardzo ładny, nawet klimatyzacja jest, więc jestem pod wrażeniem. Raczej nie miałam długo okazji korzystać z polskich pociągów, więc dzisiaj jest mój pierwszy dzień od długiego czasu i jestem zadowolona. Jedyne, co mi przeszkadza, to temperatura. Mam dobre wrażenia, przyjemne. Jestem zdziwiona, bo przede wszystkim, co dla mnie jest bardzo ważne, drzwi się otwierają na przycisk. Dzisiaj będziemy mieli 4 sztuki tak zwanej modernizacji dużej, no prawie że nowy pojazd i 4 sztuki, a właściwie 5 sztuk będziemy w tym roku mieli tak zwanej małej, tylko z wymiany siedzeń, boazerie i tym podobne ubikacje, taki lifting można powiedzieć. I to są wszystko w ramach przetargu otwartego, modernizowane, kupione, używane przez województwo wielkopolskie. Kiedy w październiku ubiegłego roku byliśmy w Jarocinie, w tamtejszej starej, nieczynnej lokomotywowni odkryliśmy prawdziwą perełkę. Parowóz TKI-3. To bez wątpienia najstarsza lokomotywa parowa na terenie Wielkopolski. Pochodzi z roku 1908, a jeszcze 11 lat temu prowadziła pociągi specjalne w okolicach Wolsztyna. Parowozy serii TKI-3 to była bardzo udana seria małych parowozów tężaków, bardzo lubiana też przez kolejarzy. Początki tej w ogóle serii datują się na lata 90. XIX wieku. Wówczas koleje pruskie, KPFV w ramach już normalizacji typów parowozów podjęło budowę konstrukcji jakby pierwszych parowozów o takim układzie osi z 3 kołami napędnymi. Tych parowozów w latach 1901-1914 wybudowano w 6 niemieckich fabrykach ponad 2000. To jest bardzo duża liczba parowozów. Można powiedzieć o tym parowozie, że taka panienka do wszystkiego. To był parowóz chętnie zatrudniany na manewrach, do prac przetokowych. Bardzo popularny na różnych bocznicach zakładowych, ale też w swoim czasie w różnych regionach prowadzący pociągi lokalne, zarówno pasażerskie, towarowe, jak i zdawcze. Nasz parowóz TKI-387 miał różne losy na kolejach, pracował w różnych parowozowniach. Ostatnio na terenie zakładów ziemniaczanych w Luboniu. W
Olsztyn potrzebował raczej parowozów silnych. Wiadomo, do ruchu planowego pociągów osobowych, wtedy jeszcze także pociągów towarowych, TKI-3 ewidentnie się nie nadawał. Był za to idealnym parowozem do pociągów retro, do pociągów turystycznych. Był to parowóz o stosunkowo niewielkim zasięgu, ale wystarczającym, żeby obsłużyć linie lokalne węzła wolsztyńskiego, na przykład do Konotopu, na linii do Sulechowa czy do Grodziska Wielkopolskiego. Ostatni raz z takim pociągiem ogólnodostępnym wystąpił 6 maja 2001 roku. Były to pociągi do Opalenicy. Pociąg retro zajechał także do Plastowa. No, pożegnaliśmy ten parowóz w taki sposób. Liczymy na to, że jeszcze do Wolsztyna pod parą kiedyś wróci. Akcji Kolej Porusza Kibiców w naszym programie już mówiliśmy. Inicjatywa tak przypadła pasażerom do gustu, że spośród 20 lokomotyw pomalowanych specjalnie na Euro 2012 wybrali tę najpiękniejszą. Wygrała lokomotywa ukazująca Stadion Miejski w Poznaniu. Specjalnie na turniej Euro wymalowaliśmy 20 lokomotyw, 16 w barwach państw uczestniczących w turnieju i 4, które prezentują 4 stadiony, na których rozgrywane są mecze. Lokomotywy te jeżdżą przez cały czas Euro po całej Polsce. Na stronie PKP Intercity został ogłoszony konkurs na najładniejszą lokomotywę. Można było oddać jeden głos przez osoby korzystające ze strony. Bezapelacyjnie wygrała lokomotywa w barwach stadionu Lecha Poznań. Otrzymała 65% całości wszystkich głosów i wyprzedziła drugą w kolejności lokomotywę PGE Arena Gdańsk o ponad 10 tysięcy głosów. W naszym programie to wszystko, ale już teraz zapraszam na kolejny pociąg do Wielkopolski. Do zobaczenia.